nie zasługują na noszenie tej koszulki. To słowa Diego Maradony o reprezentantach Argentyny po meczu z Wenezuelą. Witam Was, ja jestem Mateusz, a dziś również o nowym telefonie Leo Messiego i Ivana Rakiticza z 24-karatowego złota. Zinedine Zidane po najlepszych zawodników rywali. Paul Pogba, Kylian Mbappé, Eden Hazard, a może ktoś inny. Adrien Rabiot na wylocie z klubu. Piqué nagrodzony owacjami na stojąco. Katalonia pokonała Wenezuelę. Robert Lewandowski czaruje na treningu. A na sam koniec Filipe Inzaghi o Krzysztofie Piątku. Zapraszam do oglądania. Argentyna zaliczyła kolejną wpadkę. Przegrali z Wenezuelą 1-3. Do kadry po prawie rocznej przerwie, dokładnie 9-miesięcznej, powrócił Leo Messi. Jego obecność wiele nie zmieniła. Po pierwszej połowie przegrywali już 2-0. Popełniali wiele błędów w defensywie. Mimo że Messi próbował ciągnąć ich grę, mijał rywali i dobrze dośrodkowywał, to jego koledzy zawodzili. Jedynego gola dla Argentyny zdobył Martinez w 59. minucie. Po tym meczu legendarny Diego Maradona w mocnych słowach wypowiedział się na temat reprezentacji. Bardzo mnie to boli, ponieważ czuję się Argentyńczykiem do samych kości. Ale z generacją piłkarzy takich jak Ruggeri, Batistuta czy Caniglia, obecny skład nie zasługuje na noszenie tej koszulki. Czy waszym zdaniem Leo Messi wygra jeszcze jakieś trofeum z reprezentacją? Napiszcie w komentarzu. Wpadajcie na film na kanale Obstawiamy. Tam dowiecie się o błędzie Szymona Marciniaka na temat rzutu karnego, ale też o kontuzji Leo Messiego. Jesteście ciekawi? Link w karcie oraz opisie tego filmu. Większość osób, aby posiadać wymarzony telefon i nie wykładać za niego w jednej chwili 2, 3 czy też nawet 4 tysięcy złotych, podpisuje wielomiesięczną umowę z operatorem, w ramach której dostają wybrany telefon. Piłkarze nie muszą raczej narzekać na ich brak, a na pewno nie ci z najwyższej półki. Istnieje marka, która customizuje telefony, ale robią to inaczej niż konkurencja. Firma nazywa się iDesign Gold. Ozdabiają telefony sportowców 24-karatowym złotem. Zgodnie z tym, co sprawdziłem, jest to czyste złoto. Ostatnio taki telefon otrzymał Leo Messi. Dokładnie to iPhone XS Max. Wygrawerowany jest na nim numer 10, imiona dzieci oraz żony, a także herb reprezentacji Argentyny oraz FC Barcelony. Taki sam telefon ma też Ivan Rakitic, czyli kolega Messiego z drużyny. Oczywiście on ma na odwrocie swój numer z koszulki. Sama obudowa ze złota przekracza wartość telefonu. Chcielibyście mieć taki telefon, czy uważacie to za zbędny dodatek i marnację pieniędzy? Czekam na waszą opinię. Maciej, Hoksu, Mikołaj, Rafał i Pascal zostali nowymi widzami kanału. Zachęcam do subskrybowania, a być może to właśnie ty znajdziesz się w kolejnym filmie. Przypominam, że do 100 tysięcy subów brakuje już naprawdę niewiele, tak więc jeśli chcecie pomóc, będę niezmiernie wdzięczny. Jeszcze przed powrotem Zinedina Zidana na ławkę trenerską Realu, wielkie transfery wydawały się wręcz niemożliwe. Real w kryzysie, słaba atmosfera bez Cristiano Ronaldo i z piłkarzami co najlepsze lata mają już raczej za sobą. Ale jego przyjście zmieniło ten obraz i możliwości królewskich o 180 stopni. Każdy klub chciałby mieć Kyliana Mbappé. Obecnie ma go PSG, ale zapewne niedługo go stracą. Ma być to piłkarz, na którym Zinedine Zidane zbuduje nowy zespół. Chcieli go już wcześniej, zanim odszedł za AS Monaco, ale wtedy uprzedziło ich PSG. Jak podaje France Football, 280 milionów euro jest to realna suma, jaką królewscy będą w stanie wyłożyć za młodego Francuza. Wydaje się, że PSG zaczyna się rozpadać. Piłkarze stracili cierpliwość, bo mimo mocnego składu, dobrego trenera nie potrafią wygrać Champions League, co jest ich celem od kilku lat. Bardzo ciekawy jest też temat Neymara. Florentino Perez jest jego wielkim fanem, ma wręcz uważać, że jest najlepszym piłkarzem na świecie. Jednak wiele osób uważa, że jest to osoba bardzo toksyczna, która egoistycznie zachowuje się na boisku, ale także poza nim. Zwolennikiem Neymara na pewno nie jest Zinedine Zidane. Jego zdaniem Neymar jest przepłaconym zawodnikiem i nie ma atutów, które on ceni w piłkarzu i nie chce go w swojej drużynie. Ma już też 27 lat. Francuz zdecydował się powrócić do Realu tylko wtedy, jeśli będzie mógł samodzielnie podejmować decyzje dotyczące transferów. Perez mu to zapewnił. Neymar obecnie dochodzi do siebie po kontuzji i nie wiadomo też, w jakiej formie wróci. Jak zapewne wiecie, miał telefonować do prezesa Barcelony Josepa Bartomeu w sprawie swojego powrotu do Blaugrany. Tęskni za Hiszpanią i kolegami. PSG nie widzi szans na zdobywanie trofeów i uważa, że ten klub nie ma wizji rozwoju. Z Realem Madryt łączony jest też piłkarz Chelsea Eden Hazard. Belg ma już 28 lat i ważną umowę do czerwca 2020 roku.
To, co przemawia za Hazardem, to fakt, iż Zinedine Zidane bardzo docenia jego talent i umiejętności. Bardzo by go chciał widzieć w koszulce Realu Madryt. Z kolei dla fanów Chelsea Hazard staje się kimś pokroju klubowej legendy. Jeśli zostałby w klubie na kolejne lata, odnowiłby obecny kontrakt, wtedy już na pewno byłby legendą. Transferem podobno prawie pewnym ma być Paul Pogba. Fakt, że Zidane i Pogba są tej samej narodowości, sprawia, że do transferu mogłoby dojść naprawdę szybko. Sam piłkarz Manchester United ostatnio powiedział: "Zawsze to mówiłem, gra w Realu Madryt to marzenie dla każdego. To jeden z największych klubów na świecie. Zidane jest tam menadżerem. To marzenie dla każdego dziecka i każdego zawodnika." Mówi się też o Eriksenie i Pjaniczu. Duńczyk byłby idealnym zmiennikiem Modricza, gdyż ten ma już 33 lata. Kontrakt Eriksena z Tottenhamem wygasa w czerwcu 2020 roku. Jeśli chodzi o Pjanicza, to Juve za Bośniaka będzie chciało minimum 60 milionów euro. Kwota ta nie wydaje się być problemem. Zidane jest też jego zwolennikiem. Rok temu podobno miał już ofertę z Realu, ale zdecydował się ją odrzucić. Czy waszym zdaniem któryś z tych transferów ostatecznie stanie się faktem? Co z obecnymi piłkarzami Realu, którzy straciliby miejsce w składzie? Czekam na wasze opinie. Adrien Rabiot spotka się jutro z kierownictwem PSG w sprawie swojej przyszłości. Rozmowy szczególnie dotyczyć będą tego, jak on widzi swoją przyszłość w klubie i ewentualnych warunków odejścia. Rabiot został zawieszony przez konflikt z władzami PSG oraz ukarany za polubienie posta piłkarza Manchester United po wyeliminowaniu PSG z Champions League. Jak potoczą się jego losy, dowiemy się prawdopodobnie już jutro. Wczoraj o godzinie 21 odbyło się towarzyskie spotkanie Katalonii z Wenezuelą. Dokładnie ta sama Wenezuela jeszcze kilka dni wcześniej pokonała Argentynę 3-1, a wczoraj uległa Katalonii 2-3. Katalonia próbowała odłączyć się od Hiszpanii i stworzyć osobne państwo. To się jednak nie udało. Jednak fani w dalszym ciągu nie są przyjacielsko nastawieni do Hiszpanii. Podczas wczorajszego meczu z trybun było słychać przyśpiewki z wyzwiskami w stronę Hiszpanów. Gerard Piqué uciszał kibiców. Po spotkaniu powiedział: "Wzywałem do milczenia, ponieważ musimy być przykładem. Brak szacunku jest nie do zniesienia. Szacunek przede wszystkim i wszędzie. Katalonia musi dawać dobry przykład." Piqué po mundialu w Rosji zdecydował się zakończyć karierę w reprezentacji Hiszpanii z przyczyn osobistych. Po wczorajszym meczu dostał od kibiców owację na stojąco. Robert Lewandowski jest znakomitym piłkarzem. Udowodnił to nie tylko w barwach Lecha Poznań czy Borussii Dortmund, ale też Bayernu Monachium. Świadczy o tym fakt, że jest najskuteczniejszym obcokrajowcem w Bundeslidze. Dla reprezentacji Polski również nieraz dawał cenne gole, dzięki którym wygrywaliśmy. W ostatnim meczu z Austrią nie strzelił, ale zrobił to już w meczu z Łotwą, z którą mieliśmy wiele problemów. Czasem popisuje się trikami, czy też jak wspaniale panuje nad piłką. Oto film z Twittera Łączy Nas Piłka, gdzie Lewy pokazuje szczyptę swoich umiejętności. Filipe Inzaghi udzielił wywiadu dla La Gazzetta dello Sport. Pytany o Krzysztofa Piątka odpowiedział: "Mam nadzieję, że Krzysztof Piątek i Patrick Cutrone osiągną to, co ja i Sewczenko osiągnęliśmy z Mediolanem. Jestem pewien, że reprezentują przyszłość klubu i zespołu, który tworzy Gattuso. Minęło już trochę czasu, ale widać światło. Dla Cutrone mam radę, aby pozostał w Mediolanie. Nie ma nic lepszego." Na dziś to już koniec. Zachęcam każdego z was do zasubskrybowania kanału oraz ocenienia tego filmu. Będę mega wdzięczny. Wielkie dzięki za oglądanie. Do usłyszenia.